Dobry wieczór, witam Was drodzy oglądacze. Jacek Ogorzałek, łacińska.pl. Dzisiaj naszym gościem jest, tak jak kiedyś wspominałem, kolega Krzysztof Mazur, historyk. Prywatnie, zresztą jak większość mieszkańców Zielonej Góry, fan Falubazu Zielona Góra. Dzisiaj nam Krzysiu opowie troszeczkę swoich różnych ciekawych historii, do których dotarł, jego prywatnych fascynacji. Myślę, że nie będziemy tutaj przeciągać tempu, Krzychu, nie? No, zaczynamy. Krzysiu, pierwsza rzecz. Pierwsza wizyta na meczu żużlowym. Skąd ta fascynacja? I oddaję głos sobie na tą chwilę. Dobry wieczór Państwu. Witam Cię, Jacku. Generalnie mój pierwszy mecz żużlowy to był mecz ze Spartą Wrocław, czyli myślę, że z klubem, który jest Ci dość bliski. No tak. I było to bodajże w lipcu 2003 roku. Był to taki mecz, który decydował, jakie miejsce Falubas będzie miał przed praktycznie rundą, przed końcem rundy zasadniczej. Miał być to bardzo ciężki mecz i faktycznie ten mecz był taki no, trochę wyrównany, ale jednak w końcówce jakby Falubas spokojnie sobie już wypracował taką przewagę i wygrał 50 do 40. Pamiętam ten mecz. W ogóle to też mi się tak kojarzyło, bo to był okres, kiedy mieliśmy takie trójprzymierze Sparta Falubas Wybrzeże. Mhm. Kiedy to właśnie mieliśmy bardzo dobre relacje i zgody kibicowskie. I te mecze zawsze, od kiedy pamiętam, właśnie ten pierwszy mecz to tak przebiegał w bardzo przyjemnej atmosferze. Było sporo kibiców z Wrocławia, z Gdańska i to było takie bardzo, bardzo sympatyczne. No i wtedy to było w ogóle tak, że też taka ciekawostka, mój tata jest teraz takim dużym fanem żużla, ale był taki okres, kiedy jak mieliśmy jechać na ten mecz właśnie, to za bardzo nie chciał jechać. Ale w końcu no, brat go jakoś tam wyprosił i pojechaliśmy. No i wciągnęliśmy się całą rodziną, można powiedzieć, bo już wcześniej brat, który uczył się tutaj w szkole w budowlance, praktycznie chodził od 2000 roku na żużel. Jego historia zaczęła się od tego, że zbierał m.in. papierki na stadionie, sprzątał stadion i dzięki temu miał wejściówki na mecze. No i tak wciągnął nas całą rodzinę. Tylko, że u nas też taka ciekawostka, że u mnie w rodzinie też od strony mojej mamy był żużlowiec świętej pamięci Andrzej Zarzecki, czyli wielka nadzieja zielonogórskiego żużla, który niestety zginął tragicznie przyczyną śmierci były urazy wewnętrzne, których doznał po upadku. I to też tak w 93 roku to też o tyle można powiedzieć, że bolesne, że to był mecz sparingowy. Także to też tak trochę. Był to w ogóle ciężki okres, ten 93 rok dla Falubazu, ale myślę, że może jeszcze o tym później opowiemy. Także moja historia z żużlem zaczęła się w roku 2003. No i też muszę podkreślić, że w przeciwieństwie do wielu miejscowych kibiców, no my też mieliśmy tą barierę w postaci odległości, czyli ponad 60 km trzeba było przyjechać, żeby ten mecz obejrzeć, bo mieszkamy w okolicach Cybinki. Także to też był jakiś taki dyskomfort, przy czym to też takie charakterystyczne, że to później można powiedzieć, że ten sposób spędzenia niedzieli poza kościołem to był właśnie stadion. Albo cała rodzina siedziała przed odbiornikiem jeszcze wtedy radiowym, a później przed telewizorem. No tak, dużały takie czasy. To też takie charakterystyczne tak. I to też do dzisiaj z taką nostalgią wspominam, że ta niedziela to mi się kojarzy głównie z żużlem, od kiedy pamiętam właściwie. Z tego co wiem, Krzychu, to planujesz, masz dużo pomysłów ciekawych, jeżeli chodzi tutaj o historię zielonogórskiego Speedwaya. Chciałbym się tak Ciebie zapytać, czy masz taką jedną swoją ulubioną postać, prawda? Znaczy może to bardzo kolokwialnie teraz zabrzmi. Ja sam osobiście zapoznałem się troszeczkę, może nie jestem aż jakimś tam powiedzmy fanem żużla, aż tak jak większość mieszkańców Zielonogóry, to ponieważ ja preferuję, wszyscy dobrze o tym wiedzą, futbol głównie. Krzysiu, Kurmanek, prawda? Jak dla mnie jest to postać bardzo tragiczna, młody chłopak. Nadzieja żużla, może byś coś więcej powiedział, bo wiem, że masz dużo, dużo świetnych informacji i to być może zainteresuje naszych, no mam nadzieję, że zainteresuje naszych widzów. No to jest tak, no nie, ja nigdy nie ukrywałem i dla mnie jakby pierwszym takim żużlowym idolem był właśnie Kurmanek, czyli Rafał Kurmański. Zawodnik, który zdał licencję w roku 99 i można powiedzieć, że co rok to jakby ta jego kariera nabierała tempa. No niestety przerwała ją samobójcza śmierć w roku 2004. O tych okolicach jeszcze myślę, że trochę opowiemy, ale faktycznie to jest dla mnie jakby pierwszy idol. To jest taka postać, która gdzieś tam mi się bardzo wbiła w pamięć i też nie ukrywam, że dla mnie takim dużym przeżyciem był fakt, że
No ja mogę się pochwalić tym, że mam z nim fotografię na przykład, taką zrobioną podczas jednej z imprez bodajże Gwiazdki z Żurnowcami w roku 2003. I faktycznie to jest taka postać, która mi zawsze imponowała tym, że po pierwsze był takim walczakiem na torze, potrafił wyprzedzać czy przy krawężniku, czy po zewnętrznej, czy miał też świetne starty, ale nawet jeżeli został na tych startach, to potrafił fajnie walczyć na trasie. No i też to było bardzo charakterystyczne, że on miał być taką nadzieją żużla w okresie właśnie przełomu lat 90. 2000 w Zielonej Górze, kiedy no praktycznie to jest tak, że mieliśmy kilku juniorów, którzy mieli się gdzieś tam wybijać. Dawid Kujawa został między innymi mistrzem świata juniorów w roku 2001. Ale właśnie kariera tych juniorów nie szła w takim tempie jak Kurmanka w ogóle. Było widać, że Kurmanek jakby no jest stworzony do żużla. I on miał być taką nadzieją na lepsze czasy zielonogórskiego speedwaya. Klub w tym czasie borykał się z wieloma problemami. Spadał, awansował. I rzeczywiście w tym czasie można powiedzieć, że takim filarem drużyny był Andrzej Huszcza, ale tak. Też każdy już wiedział, że no to jest kwestia czasu, kiedy on będzie musiał przejść na tą żużlową emeryturę. No i Kurmanek miał właśnie być taką postacią, na której miało się budować skład na wiele lat. Wyszło jak wyszło, że niestety u progu tej dorosłej kariery, kiedy miał 22 lata, kiedy właściwie zaczynał się dla niego dorosły speedway, bo kończył wiek juniora, no gdzieś mu się tam to nie poukładało i niestety no, nie wytrzymał i trochę i presji, i też problemów i popełnił samobójstwo. No i to też jest takie charakterystyczne, że no, od jego śmierci minęło 16 lat. No ja tak sobie postanowiłem, że może warto byłoby tą osobę jakoś upamiętnić w takiej formie niekoniecznie pomnikowej, bo to jest jakby historia tragiczna i to też musimy pamiętać, żeby nie budować wokół niej takiego mitu czy wzorca, bo to jest bardzo złe i bardzo szkodliwe. Trzeba o nim opowiedzieć całą prawdę i wpadłem taki pomysł, żeby zrobić taką stronę, gdzie będą jakieś takie ciekawostki na jego temat, zdjęcia, fotografie. I tak sobie dłubię od wolnym czasie. Ostatnio z tym czasem jest niestety problem, ale właściwie już większość materiałów jakby mam pozbieraną, kwestia tylko stopniowego uzupełnienia na stronie. No na mnie duże właśnie wrażenie zrobiło, kiedy parę lat temu rozpoczynałem jakieś tam powiedzmy swoje poszukiwania, kiedy trafiłem właśnie bodajże w okolicach 1 listopada, nie pamiętam, to nie, na pewno nie było 1 listopada, w okolicach 1 listopada i między innymi tam wspomogła mnie ekipa kibiców Falubazu, takich już bardzo takich tężnych, twardych chłopaków. I pierwsze co zrobiliśmy, to właśnie pierwsze co to nad Wrocławskiej odwiedzaliśmy groby żużlowców zmarłych i dopiero potem szliśmy do kibiców. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu absolutnie, bo odkąd zamieszkałem w Zielonej Górze, to żużel mi towarzyszy praktycznie na co dzień z racji różnych znajomości i różnych przyjaźni, koleżeństwa i tak dalej. Mnie zawsze właśnie fascynował ten Kurmański, dlatego że to jest według mnie jest to taka bardzo symptomatyczne dla młodego wieku. To dopiero na chwilę obecną, na jakieś kilku lat dostrzega się to, że młodzi sportowcy czasami mają problem z podźwignięciem tej swojej sławy. Nieważne, czy jest to sława lokalna, czy ogólnopolska. I dodatkowo jeszcze, tak jak w przypadku właśnie Kurmańskiego, Kurmanka nałożyły się na to też jakieś tam problemy osobiste. Wiem, że ty masz swoje jakieś tam właśnie doświadczenia, swoje wiadomości. Wiem, że gdzieś tam będziesz szukał dalej i myślę, że to za jakiś czas będziemy mieli sobie okazję to wszystko pooglądać. Dzisiaj się właśnie też spotykamy o tym, bo to jest bardzo ciekawy temat. Też jest okres przedświąteczny. Może byś, no parę słów takich, to coś, co o czym nie wiemy, do czego ty dotarłeś się o Kurmańskim. Generalnie. A czy to jest tak, że wydaje mi się, że wszystkie takie co ważniejsze fakty na temat życia Kurmanka są już znane, bo no kiedy on jednak popełnił ten swój tragiczny, kiedy podjął tą tragiczną decyzję, to jednak w prasie było bardzo dużo artykułów o nim. Co tutaj mogę powiedzieć? No w ogóle to jest też taki bardzo ciekawy okres, kiedy właśnie on jakby jeździł na tym żużlu, kiedy Polska powoli stawała się bardzo jakby w kierunku profesjonalnej ligi żużlowej. Tak. I pamiętajmy o tym, że w okresie no, tej pierwszej połowy lat 2000, no to ci młodzi żużlowcy, oni
No nie byli jeszcze, nie mieli kontaktu z psychologami, nie mieli kontaktu z jakimiś mentorami, którzy teraz są jakby wszędzie obecni. Tak, no wtedy, tak, tak. Natomiast no wtedy to może nie było, nie była to jakaś strefa nieznana, ale to na pewno w przypadku żużla to dopiero raszkowało. No i też u Kurmanka było to, że on jednak zawsze miał takie trochę problemy rodzinne. Od małego można powiedzieć, że był w takiej no rozbitej rodzinie, no bo jego rodzice jakby nie mieszkali tak, ze sobą. Mhm. I tutaj no, był taki okres też taki ciężki dla Kurmanka, kiedy on starał się być i zawodowcem, ale jednocześnie na początku no, nie miał gdzie mieszkać. I dopiero kiedy klub mu załatwił mieszkanie, no to faktycznie od tego momentu jakby trochę się ustabilizowało, ale to nawet były trener Kurmanka wspominał, Zbigniew Jonder, że no był taki okres, kiedy Kurmanek w ciągu miesiąca czterokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. Mieszkał trochę u cioci, trochę u babci, trochę u jakichś tam znajomych i to też na pewno nie pomagało. Natomiast u niego jest o tyle ciekawa historia, że no faktycznie widać było, że on ma talent, niesamowity talent, on strasznie wyczuwał motocykl. To też jest takie bardzo ważne w tym kontekście, że on wchodząc na przykład w wiraż nigdy nie zamykał gazu. On po prostu czuł klimat, że... No na tyle to ja też wiem. No, czuł po prostu, byśmy powiedzieli, się dość komfortowo i fajnie, bo ta jego jazda była naprawdę widowiskowa. To nie było tak, jak wielu niekiedy żużlowców ma coś takiego, że nie potrafią jeździć widowiskowo, tylko przede wszystkim wygrywają starty, tak, no, bądź wykorzystują błędy rywali. Tak. Tak. A tutaj Kurmanek rzeczywiście można powiedzieć, że... Typowo taktycznie, bez brawury po prostu, tak, którzy jeżdżą. Tak, a do tego też muszę dodać, że on miał charakterystyczną sylwetką, się niesamowicie zakładał na żużlowce. Jak ktoś ogląda nieraz te powtórki spotkań, no to faktycznie jego jazda cieszyła oko. No i mówię, no był taki okres, kiedy faktycznie ci młodzi żużlowcy, teraz już tego to jakby to nie jest widoczne, ale kiedyś to było tak widoczne, że jak żużlowiec był juniorem i nagle przechodził wiek seniora, czyli kończył 21 lat, tak, tak. To miał bardzo ciężko, w ogóle kariery wielu zawodników się po tym okresie załamało. Ja wspomnę tutaj taki przykład Karola Zambika, to jest niegdyś nadzieja klubu w Toruniu. Gościu mając 19-20 lat wygrywał z każdym, przeszedł wiek seniora, wpadł w jakieś takie turbulencje, że po prostu no, nie pozbierał się i zakończył karierę. A gościu miał papiery naprawdę do niesamowitej jazdy. Ale to jest chyba, myślę, to jest specyficzne dla każdego sportu, bo też jest mnóstwo takich karier, to nie tylko jeżeli chodzi o speedway, tylko że speedway akurat jest specyficzny tutaj. Ja powiem, dlaczego jest specyficzny, bo taki każdy żużlowiec w momencie, kiedy staje się zawodowcem typowo, pamiętajmy o tym, że on ma własną działalność, musi opłacić mechaników. To jest mały biznes. Tak, nie? To jest taki dość mały biznes, na którym trzeba panować. No i tutaj no, też nie było tajemnicą, że Kurmanek na początku miał te problemy organizacyjne, kiedy on przeszedł wieku z juniora na seniora, kiedy stał się już takim zawodnikiem zawodowym. To jest takie charakterystyczne, że taki zawodnik zarabiał więcej, no ale miał większe koszty. Tak jak teraz byśmy powiedzieli, jak ktoś ma własną działalność, tak, to jak patrzy, no to mówi duże pieniądze, ale jak sobie opłaci te różne rzeczy, to wychodzi, że mało mu zostaje jakby, wcale niewiele więcej jak wcześniej. Dlatego też no, Kurmanek miał z tym przejściem taki problem. No i on też w roku 2003, kiedy już był, to też ostatnie zawody i miał poważny wypadek, który uszkodził mu kręgi szyjne, które miały wpływ na te kwestie neurologiczne, które gdzieś tam. No i w ogóle po tym wypadku też się zastanawiał, czy przypadkiem nie skończyć żużlem, bo po prostu w pewnym momencie traktował to jako ostrzeżenie z niebios, żeby jednak się zastanowić, czy warto ryzykować życie. No, czyli teoretycznie duże pieniądze, ale ryzyko bardzo duże, bo tak. Odliczając, tak jak mówisz, koszta utrzymania maszyn, no to myślę, że to każdy nawet logicznie patrząc, tylko mało, to też średnio inteligentny człowiek. To też jak na przykład po latach czytałem jakieś różne relacje i wspomnienia, to jest tak, Kurmanek nigdy nie miał dużych pieniędzy. Znaczy to było takie zasadzie, tak, to wiem, że po prostu on każdy jakiś wolną gotówkę ładował, byśmy powiedzieli kolokwialnie, sprzęt. Ale też, no po prostu on był chłopakiem z rozbitej rodziny i w momencie, kiedy dostał jakieś pieniądze, no to jak szedł do sklepu, no to kupował co chciał, bo wcześniej tego nie miał. On po prostu, ale to nie było tak, że on szastał pieniędzmi. Ja rozumiem, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy. Że to nie było tak, że dostałem trochę pieniędzy, jednodniowy milioner tak zwany. To jest takie może nie...
niezbyt ładne określenie, niezbyt trafne, ale no bywają tacy ludzie, którzy dostaną troszeczkę grubszą gotówkę, nie mając wcześniej nic i nagle zaczynają wariować. I tutaj mnie właśnie, nie w postaci Kurmańskiego, Kurmanka, właśnie ten tragizm tej postaci zastanowił. No młody chłopak naprawdę, ja mówię, i tak jak już wiesz, ja jestem związany z tą Zieloną Górą już kilkanaście lat, chociaż z urodzenia jestem Wrocławianin, co zawsze podkreślam, mnie zawsze zastanawiało właśnie, to no, taki młody chłopak, który gdzieś tam coś już osiągnął i nagle takie cięcie, które po prostu, no to jest bardzo smutne tak naprawdę, bo bardzo mi się zawsze podoba to w Zielonej Górze, ten żużel, no jest czasami to wkurzające, no nie powiem takie słuchanie, no tam Sparta Wrocław i tak dalej, no ale ja zawsze jestem, mówię tutaj, i Sparta i Falubas, no mam dylemat, jak Sparta jest i z Falubasem, komu kibicować. Na przykład no, pomnik Andrzeja Chłuszczy, no rewelacyjna sprawa, i tutaj ten Kurmański, który jest taką postacią dla mnie, no smutne to jest, że tak się stało, bo nawet chociażby patrząc z perspektywy naszej reprezentacji żużlowej, gdzie to powiedzmy z biegiem lat to postępowało, myślę, że mógłby dokonać bardzo, bardzo dużo, prawda? Tutaj. Ja myślę, że zdecydowanie, zwłaszcza, że do tej pory jeździ jego wielu rówieśników. Jego rówieśnikiem jest między innymi Jarosław Hampel, który był jego dobrym kolegą również z toru. Także jak sobie tak człowiek kiedyś usiądzie i przeanalizuje, że faktycznie gdyby Kurmanek jeździł, to by było bardzo, no, mogło być naprawdę dobrze, ale też muszę dodać, to jest na tyle skomplikowane, bo teraz jak każdy zawodnik, taka drobnostka. Każdy praktycznie zawodnik ma kilka kewlarów, czyli tych kombinezonów, które ubiera tak na zawody indywidualne, na zawody ligowe i tak dalej. Na przykład Kurmanek był na tyle oszczędny, że jak wchodził właśnie ten zbieg seniora, no to on nie wymieniał kewlaru, tylko w tym samym kewlarze startował w następnym sezonie, no bo chciał sobie zaoszczędzić po prostu każdy wolny sprzęt, każdą wolną gotówkę inwestował w sprzęt. To też jest takie bardzo, no jednoznacznie wskazuje, że to był chłopak, który no gdzieś tam był u progu tego swojego zawodostwa. No a potem wyszło tak, że jak pojawił się on, jak będąc juniorem, zbudował sobie praktycznie pozycję lidera, krajowego lidera drużyny. Mm-hmm. I to jest tak, kiedy on kończył sezon 2003 ligowy, to był bardzo udany sezon dla Zielonej Góry, bo Zielona Góra świeżo po awansie spokojnie się utrzymała. Nie mając wcale rewelacyjnego składu, no to kończył sezon ze średnią biegową ponad 2-0. To jest naprawdę jak na zawodnika wtedy, który miał 21 lat, to było świetne osiągnięcie. No to nawet ja wiem. I wchodząc właśnie w sezon 2004, który był dla niego tym pierwszym gronie seniorów, no ludzie mieli wobec niego duże oczekiwania. Kurmanek też się stał lokalną gwiazdą, ludzie go kojarzyli, i to też nie sprzyja... Coś jak Patryk Dudek, jak Duderz. Dokładnie, ale to też jakby nie sprzyja takiemu normalnemu funkcjonowaniu, no bo nie mógł wyjść na piwo, bo gdzieś jak wyszedł, no to wiadomo, no wszyscy go widzieli. I generalnie, no myślę, że to też się potem odbiło. W tym sezonie 2004, tym tragicznym, wszystko zaczęło się dobrze. Kurmanek miał 2-3 spotkania bardzo dobre, bardzo udane, ale potem pojawiły się problemy, kiedy na przykład pojechał do Bydgoszczy i nie zdobył żadnego punktu na rywalu. I to po prostu, no ludzie byli wkurzeni, no bo Kurmanek... No tak, presja, oczekiwania. Ludzie, którzy widzieli wcześniej, jak Kurmanek robił komplety albo robił dwucyfrówki, no to patrzą, że on jest bezradny. Potem był mecz z Częstochową u siebie, na którym nawet ja byłem w parku maszyn, to też taka ciekawostka. I wtedy właśnie też pamiętam, że Kurmanek miał taki bardzo przeciętny mecz, no w ogóle nie szło mu w trakcie tego meczu. No i później był taki też fatalny mecz w Tarnowie, gdzie znowu nie zdobył żadnego punktu na rywal, jakby nie. I jakby presja rosła, on był wkurzony, sprzęt mu nie szedł. Ludzie też jakby no, się denerwowali, no gdzie jest ten dobry Kurmanek, a no pewnie już woda sodowa mu odbiła do głowy. A w międzyczasie się pojawia taka przykra historia. Doszło do takiej sytuacji tak zwanej pobicia barmana w winiarni po meczu z Częstochową. Te okoliczności do dzisiaj nie są jasne. Pewne jest to, że barman nie złożył zawiadomienia na Kurmańskiego. Pojawiła się potem teoria, że właśnie między innymi go szantażował, mówiąc, że albo 50 tysięcy, albo złożę zawiadomienie. Także to jest tak, no i gdzieś ta historia mu tam ciążyła, bo o tym dowiedziała się prasa, dowiedzieli się dziennikarze. No i oczywiście jako dziennikarze no, chcieli ten temat wyjaśnić, opisać, nagłośnić.
to tak jest zawsze najlepiej. I ja tutaj w przeciwieństwie do wielu ludzi nie uważam, że nie mam jakby za złe dziennikarzom, od tego oni są. A problemem Kurmanka było to, że on po prostu nie zabrał jednoznacznie głosu. Klub prawdopodobnie mu zabronił komentować tej sytuacji. Może gdyby zabrał ten głos, gdyby rzeczywiście publicznie powiedział to, co on myśli, to też może byłoby inaczej. W każdym razie ten sezon 2004 rzeczywiście się układał nie po myśli Falubazu, bo najpierw straciliśmy, jeszcze przed sezonem straciliśmy w głupi sposób podczas meczu piłki nożnej. Straciliśmy Rafała Okuńskiego, który był bardzo ważnym ogniwem naszego zespołu. No i później mieliśmy takie duże problemy właśnie z nierówną formą Kurmańskiego, z problemami też był Piotr Świst. I był taki ostatni mecz, w ogóle ostatni mecz Kurmanka, gdzie jechaliśmy do Leszna właśnie na skazanie, że wszyscy mówili, że Falubas przegra, a się okazało, że Falubas do praktycznie ostatniego wyścigu walczył o zwycięstwo. Tam Kurmański właśnie miał bardzo dobry mecz, ścigał się i wszyscy mówili, że w rewanżu, który miał być dwa tygodnie później w Zielonej Górze, że my spokojnie wygramy. Nawet Kurmański w wywiadzie powiedział, że po meczowym, że no było ciężko, że te straty odrobimy podczas meczu z Lesznem Zielonce, jeszcze tak powiedział. No niestety wyszło jak wyszło, że jadąc już na stadion w niedzielę, właśnie mecz, w dniu meczu, no dostaliśmy informację, że właśnie Kurmański się powiesił i rzeczywiście to był bardzo ponury dzień. No i szkoda, bo no, w międzyczasie Kurmanek miał taką przykrą historię, popełnił błąd, wsiadł pod wpływem alkoholu do auta, prowadził auto, złapała go policja. Wyszło, że miał wydychanym ileś tam promila i niestety no, zabrała mu prawo jazdy. No po prostu chyba stwierdził już, na pewno to się u niego zbierało od jakiegoś czasu, ale stwierdził prawdopodobnie, że już po prostu ma dość i skończył niestety ze sobą. Znaczy tutaj jest, bo właśnie tutaj to, o czym mówiłeś przed chwilą, to jest takie ciekawe, bo wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że historie tworzą zwykli ludzie, tak, ze swoimi błędami, ze wszystkimi tak, swoimi wadami. I tutaj, no jakby nie patrzył, no Kurmański, Kurmanek jest też częścią historii lubuskiego sportu, nie tylko zielonogórskiego, powiedzmy, klubu Speedwaya, czyli Falubazu. I to jest właśnie takie dosyć symptomatyczne, że my patrzymy poprzez pryzmat takich właśnie nieskazitelnych, kryształowych, gdzie kiedy pojawiają się te tak zwane brukowce, które wyciągają tę historię. Dla mnie na przykład Kurmański, tak jak wspominałem, no nie jestem stąd, ale mówię tutaj, czuję ten klimat. Kurmański jest takim przykładem właśnie takiej osoby, która gdzieś tam właśnie go przerosło. Tym takim, na tym można byłoby napisać, myślę, że no tęższe umysły ode mnie mogłyby sobie tam powiedzmy kilka ciekawych artykułów, ciekawych prac zrobić, bo moim zdaniem świetny sportowiec, doskonały sportowiec, prawda, w swojej dziedzinie, ale no młody chłopak tak naprawdę, zagubiony gdzieś tam po drodze i też tutaj też pojawia się pytanie właśnie o rolę mediów, ale o tym będziemy może następnym razem gdzieś tam przy okazji rozmawiali. Na ile te media, powiedzmy, sprzyjają, na ile te media wprowadzają jakąś tam tą nutę tej takiej sensacji, tej negatywnego postrzegania, bo o ile dobrze pamiętam, no z Patrykiem Dudkiem to było troszeczkę inaczej, gdzieś tam z tego co wiem, bo to już myślę, że postrzeganie zmieniło się też mentalność, powiedzmy, i tak dalej. Tak, no pamiętajmy o tym, że wtedy media społecznościowe, jakie takie w Polsce właściwie nie istniały. A teraz no przecież zawodnicy, mając media społecznościowe są to elementem na przykład każdej kariery sportowca. No tak. Każdego sportowca. No i patrząc na to, no, sportowcy sami chwalą się, co robią, gdzie wyjeżdżają i tak dalej. Kiedyś było inaczej. Na przykład Kurmanek praktycznie, też takie symboliczne, jego strona ruszyła chyba dwa dni przed jego śmiercią, internetowa jako taka, profesjonalna, już zrobiona przez profesjonalną firmę. Wtedy żużlowcy jakby nie byli obyci, no nie mieli szkoleń, jak postępować z mediami, jak się wypowiadać. A teraz nie oszukujmy się, że żużlowcy sami w mediach społecznościowych nagrywają filmiki i tak dalej. Tak. Jakby mamy niesamowitą zmianę pokoleniową pod tym względem, nie? Ale to też wspomniałeś o tym, A to jest na plus czy na minus według Ciebie ta zmiana pokoleniowa? Na pewno plusem jest to, że jednak oni, czyli żużlowcy, mogą sobie lepiej radzić z presją.
No bo im mniej masz jakby, im bardziej jesteś obyty do kamery i tak dalej, no to tym lepiej, no ten stres aż tak ci nie paraliżuje. Tak, to się rozchodzi gdzieś. Tak. Ja uważam, że to jest akurat na plus. I generalnie uważam, że dobrze, widać, że żużel stał się bardzo profesjonalnym sportem. Że jak jakiś zawodnik ma problemy, przez dłuższy czas mu nie idzie, to bardzo często zamiast zajmować się tylko sprzętem, to jeszcze idzie do psychologa na przykład. Nie? Sportowego. Wtedy w ogóle psycholog sportowy, no jak mówię, to funkcjonowało, ale to w żużlu nie było popularne. Chociaż na przykład Kurmankowi proponowano, żeby poszedł do psychologa. No podobnie było właśnie w piłce z Rasiakiem. Z Rasiaka się wszyscy śmiali. Też, tak, to też o tym rozmawialiśmy. A Rasiak był jednym z pierwszych piłkarzy, którzy właśnie sięgnęli do psychologa sportowego. Bo... I nie bał się o tym mówić. Tak. Dzisiaj jest to powszechnie stosowane. To już, no jakby nie, zwał nie zwał psycholog, prawda? To gdzieś tam pomaga. Musi być typowy psycholog, a nie coach szeroko rozumiany, który właściwie nie wiem jakie ma wykształcenie. Nie wybuduj. Tak, ale traktuje się jako tam mentora jakiegoś. Krzysztof, może jeszcze tak jakieś ciekawostki, bo myślę, że to widzów by zainteresowało na temat Kurmańskiego, bo wiem, że to jest twoja jakaś tam, tak jak już wspominaliśmy na samym początku, jest to jakaś tam twoja droga. Wiem, że masz szerokie plany, o czym będziemy mówili. Może za jakiś czas, nie będziemy zdradzać szczegółów teraz. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że myślę, że kibice tutaj Speedwaya będą bardzo zainteresowani. Mam taką nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa też będzie miała dosyć szeroki odzew. Krzysiu, może jakieś tam parę takich ciekawostek, o których pewnie nie, mogą albo nie muszą wiedzieć nasi widzowie. Może nie dotyczącą bezpośrednio życia Kurmanka, ale na przykład ostatnio na aukcji internetowej na Wyspach Brytyjskich pojawiły się gadżety Kurmańskiego. Wyobraźcie sobie Państwo, że to były koszulki teamowe, czapeczka, książeczka Kurmanka. Ciekawe. Takie różne rzeczy i ktoś no, zażądał sobie około 10 tysięcy funtów. No to sporo, ale ciekawe. Sporo. To też jest takie bardzo charakterystyczne, że ja nie wiem, znaczy mi się udało do pewnego momentu ustalić, gdzie te przedmioty były, gdzie te rzeczy u kogo były, ale potem ślad się urywa i ktoś po prostu nas kupował to, teraz sobie wystawił i być może znajdzie się jakiś oszołom, który będzie chciał takie rzeczy zakupić. Generalnie z Kurmankiem to jest tak, że no tak jak powiedziałem wcześniej, pochodzi z rozbitej rodziny, że no, miał takie plany, jeszcze przed w ogóle popełnieniem tego samobójstwa, to miał być chrzestnym u swojego brata przyrodniego, to też. Ale to też taka ciekawostka, o której jakby bezpośrednio nie powiem. Zachęcam Państwa do przeczytania książki Marka Staniszewskiego o Dawidzie Kujawie. Ta książka wyszła w tym roku i tam jest bardzo ciekawy wątek związany z tym, czy Kurmański... Kujawa opowiada o relacjach między nim a właśnie Rafałem. I tam jest ciekawy wątek, który sugeruje, który daje trochę odpowiedź, czy Kurmanek to zrobił, to co zrobił pod wpływem chwili, czy być może to już planował. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby tam z tą książką się zapoznać, tutaj szczegółów nie zdradzę, ale w ogóle muszę przyznać, że to jest bardzo świetna książka, może o niej też kiedyś podyskutujemy. No, dlaczego mam taką nadzieję. Ta książka jest o wiele lepsza niż wiele jakichś innych, które po prostu nic totalnie nie wnoszą, a ta książka wnosi bardzo dużo. To zachęca i też takie charakterystyczne, po wielu latach słuchałem rozmowę właśnie z wspomnianym już wcześniej trenerem zielonogórskiej drużyny, panem Zbigniewem Jonderem, który związany był i z Leszkiem, i z Rawiczem. I on tam właśnie opowiadał, że takie rzeczy, że mieszkanie, które miał które otrzymał ostatecznie Kurmanek, miał otrzymać on, klubowe, no bo on by musiał dojeżdżać i tak no dalej. No tak, rozumiem. Ale to właśnie jakby on podjął decyzję, żeby jednak dać Kurmańskiemu to mieszkanie. Nie? To taka też taka ciekawostka, która wyszła niedawno, ja o tym też nie wiedziałem. I w ogóle ten wywiad jest bardzo cenny, bo on tam wiele ciekawostek zdradza na temat Rafała. Rafał był blisko zmiany barw klubowych, ale ostatecznie miał dwa kierunki, albo Wrocław, albo Częstochowa. Ostatecznie zdecydował się jednak zostać, no i no, potoczyło się jak się potoczyło niestety. Ale tutaj z takich ciekawostek to udało mi się pozyskać różnych wiele pamiątek po Rafale. No z tego co wiem właśnie masz dużo pamiątek. Tak, to jest jego czapeczka z sezonu 2003, on często w tej czapeczce występował też w sezonie 2004. Mam koszulkę teamową. Czyli to są oryginalne pamiątki tak, po Kurmańskim. To są oryginalne pamiątki po Kurmanku, których już teraz nie ma. No to taki drobny chłopak w ogóle nie był. Nie, to akurat. Ja powiem skąd taki rozmiar.
Kurbanek w swoim teamie miał takiego chłopaka, który mu pomagał, Benego, który mu pomagał przy sprzęcie, i to też jest tragiczna historia, bo on poszedł niestety w ślady Rafała, bo trzech latach też popełnił samobójstwo. Smutne, smutne. Kurmanek był dla niego niczym jak brat, ale tam też było tak, że on po prostu chyba sobie nie potrafił jakoś poradzić po jego śmierci. Nie? To jest taka historia, to stąd właśnie też taka rozmiarówka w ramach ciekawostki. No mam też wiele programów, gdzie jest Kurmanek. To jest taki program z ostatniego sparingu. Oryginalny, rozumiem. Oryginalny, tak. W piątek Kurmanek się popełnił samobójstwo z soboty na niedzielę, a to jeszcze w piątek startował w treningu punktowanym. Miałem być na tym treningu. Byliśmy w Zielonej Górze wtedy z tatą, ale stwierdziliśmy, że już było dość późno, a jeszcze jak mówiłem, musieliśmy 70 km praktycznie wracać do domu, to stwierdziliśmy, że w niedzielę obejrzymy Kurmanka na stadionie. Niestety nie obejrzeliśmy. Mam też wiele cennych materiałów po Kurmanku u siebie w domu rodziny, no bo tutaj fizycznie nie ma gdzie tego trzymać. Rozumiem. Mam taki duży plakat z półfinałów indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie jest jakby właśnie autograf Kurmanka dla przyjaciela, dla pana Romka, który właśnie mi te rzeczy przekazał. No i też mam taką koszulkę, która została wyprodukowana po śmierci Kurmanka. Rafał, jedziesz zawsze z nami, to tak, która ma go upamiętniać. No ale to też właśnie, jak wspomnieliśmy wcześniej, no, zajmuję się też zbudowaniem strony o Kurmanku. Mam bardzo, jakby muszę powiedzieć, że pozytywny odzew, dużo osób mi pomaga. Między innymi pan Marek Staniszewski udostępnił mi takie dwie swoje audycje, które zrobił po śmierci Rafała. Mam też zdjęcia różnych autorów i ci autorzy po prostu bezpłatnie pozwolili mi je wykorzystywać na stronie. I to też jest bardzo fajne. To może podasz adres swojej strony dla naszych widzów, bo to też jest bardzo... Tak. To fajne jest, i istotne. To jest tak, to pierwotnie chcieliśmy zarejestrować dom, w ogóle w budowaniu strony pomaga mi taki jeden kolega jeszcze, który nie jest z Zielonej Góry, ale jest w ogóle z okolic Częstochowy. Natomiast... Ciekawe. Tak. Powiedziane dopiero pod koniec. Ale no to jest tak, że po prostu w ostatnim czasie on tam ma trochę swoich obowiązków i ja się tym zajmuję. Także chcieliśmy zarejestrować stronę pod pierwotnym adresem, pod pierwotną domeną, jaką miał wcześniej Kurmański, czyli www.kurmański.pl. Niestety ona była zajęta. No to mamy www.kurmanek.pl. I na tej stronie... Zapraszamy do odwiedzin na stronie. Myślę, że tam kontakt też pewnie z Tobą jest. Tak jest, tak jest. Jakby ktoś miał jakieś ciekawe rzeczy, zdjęcia, wspomnienia, to też my wszystko bierzemy, no bo być może w przyszłości coś... No chodzi o to, żeby pamięć o tym chłopaku nie zaginęła, nie umarła, i to też muszę przyznać, że jak byliśmy ostatnio na cmentarzu po 1 listopada, no to grób Kurmanka wyróżnia się tym, że tam jest zawsze najwięcej świeżych zniczy, i to też jest bardzo... Historia tragiczna, ale tak, sam miłe, tak, dużo, miłe to jest. To jest taki no, pozytywny aspekt tej całej smutnej historii. Mówi się, że Kurmański, Kurmanek właśnie pisał się chyba na stałe do panteonu polskich, lubuskich sportowców. I powiem czemu. No właśnie. To też powiedział, nawet jak Kurmanek zrobił to, co zrobił, to były zawodnik Falu Bazu i Unii Leszno, Jan Krzystyniak, powiedział, że razem z Rafałem odszedł spory kawałek zielonogórskiego żużla. A to też taka ciekawostka, że Kurmanek startował w Grand Prix z dziką kartą w Chorzowie w 2003 roku. Tak. Wygrał między innymi swój jeden wyścig. I to też było takie ciekawe, że teraz no, mieliśmy dwóch wychowanków, i Gorzowskiego wychowanka, i zielonogórskiego, czyli i Bartosza z Mazlika, i Patryka Dudka w Grand Prix. No a wtedy właściwie no nie mieliśmy takich wychowanków. Jeździł Piotr Zasiewicz, ale wtedy jeździł w innych barwach. Tak. Jeszcze wtedy bodajże Apatora Toruń. Więc Kurmanek wtedy no właśnie wszyscy mówili, że to taki pierwszy początek, że to wszystko jeszcze przed nim. No niestety nie potoczyło się takie. No historia tragiczna, i myślę, że na chwilę obecną teraz podarujemy sobie, damy sobie czas jeszcze, jeżeli Państwo by chcieli jeszcze raz posłuchać, może nawet szerszej gałęzi, chciałbym, żebyś zaprezentował swoje pamiątki tutaj, które masz po Kurmanku, po Kurmańskim. I teraz mam taką
prośbę do Ciebie, bo jak wszyscy wiedzą, widzowie, my jesteśmy stałymi promotorami tutaj czytelnictwa. Krzysiu, pokaż tutaj może książkę. To jest bardzo ciekawa. Mistrzowie legendy i idole z kart historii lubuskiego sportu. Mamy dwie postacie związane z pod spodem oczywiście z zielonogórskim i gorzowskim żużlem, ale mamy też u góry. Bardzo fajnie taka... Fajne wydawnictwo, ciekawe. Tak, popularno na i ta książka będzie do wygrania, bo tutaj mamy jeszcze dwie książeczki, które, tak, które wcześniej wspominaliśmy. Krzysztof, może jakieś pytanie konkursowe zadasz? Dobrze. Myślę, że proste, żeby nasi widzowie się zdenerwowali. W którym roku zdał licencję Rafał Kurmański żużlową? To jest dość proste pytanie, myślę, że wspomnieliśmy o tym na samym początku. Tak, tak. I pierwsza prawidłowa odpowiedź bez moderowania, bez jakichkolwiek poprawek. Pierwsza osoba dostanie, otrzyma od nas tą książkę tutaj. Pokazuję jeszcze raz. Bardzo fajna pozycja, ciekawa. Sam z ciekawością ją przeglądałem. Jest naprawdę warta, godna uwagi. Tutaj mamy kolejną, bo dzisiaj mamy trzy książki, jako że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jest Wigilia, wcześniej był Mikołaj. Myślę, że tutaj nasz kolejny historyk Adam Ruszczyński. Tutaj już nie reklamujemy stacji, w której Adam pracuje. Jest taka możliwość, że dla zwycięzcy tego konkursu będzie to książka z dedykacją, więc ja myślę tutaj, że Krzysztof, jeszcze jedno pytanie, no bo jako historyk, jako tutaj fan żużla, będziesz chyba bardziej osobą oczywiście kompetentną. Na jakim stadionie odbyły się zawody Grand Prix, w których brał udział Rafał Kurmański? Na jakim stadionie? I przypominam, że osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, otrzymuje książkę Adama Ruszczyńskiego z autografem osobistym od autora. Polecamy, ponieważ my tutaj jesteśmy lokalnymi patriotami i promujemy naszych lokalnych historyków i nie tylko. Ostatnia książka. Książka jest naprawdę też genialna, świetna. Ja myślę, że to najprostsze pytanie to ja zadam. Dobrze. Na jakiej ulicy jest, jak przepraszam bardzo, jeszcze raz, stadion zielonogórski Farubazu, ulica Wrocławska. Poproszę o skrót. Jak to się nazywa popularnie w środowisku kibiców naszego zielonogórskiego Speedwaya? Ja pozwalam sobie mówić naszego zielonogórskiego Speedwaya. Już nie będę podkreślał tych swoich korzeni i mówię, co czuję do Zielonej Góry. I myślę, Krzysztof, ja Tobie dziękuję serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że następnym razem jeszcze będzie taki czas, że porozmawiamy sobie jeszcze dłużej, tylko już tym bardziej. Może uporządkujemy to. Uporządkujemy może. No ja ze swojej strony chciałbym podziękować widzom. I też chciałbym, tutaj już taka moja prywatna sprawa, chciałbym podziękować specjalnie chłopakom z Falubazu, których miałem okazję poznać przez te kilkanaście lat, kiedy tu mieszkam w Zielonej Górze, zarówno przy odwiedzinach na cmentarzu na ulicy Wrocławskiej, gdzie, jak już mówiłem wcześniej, najpierw byliśmy u naszych żużlowców, następnie chodziliśmy do kombatantów, a szczególne swoje podziękowania do kuchara kieruję. Kuchar, dzięki za koszulkę, którą przekazałeś, którą ogarnąłeś dla licytacji dla kombatantów, dla weteranów z misji, dla chłopaków z JWK, z Gromu, z Formozy. Koszulka poszła w dobre ręce, za dobre pieniądze. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa, dziękujemy. Naszym gościem był Krzysztof Mazur. Dziękuję. Mówiłem ja, Jacek Ogorzałek, łacińska.pl. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia.